Hej, hej, hej! Witajcie w następnym odcinku Powstania Warszawski Warsaw. Wracamy do naszej ekipy. Zobaczymy, co udało nam się zrabować. Zobaczmy, mamy jakiś uszkodzony sprzęt granat. Zobaczmy w takim razie, co to jest za typ granatu. ET-40 Filipinka. Akurat może to używać dwóch naszych... Zobaczmy w takim razie. 12-22, a to 12-24. No, jest lepsze od tego. Bo nasz Martin akurat też używa, no ale nie mamy nic innego, więc to zostaje. Zobaczmy, komu możemy pomóc. Praga. Praga ma 16. No, Żoliborz pewnie dostanie mocno w tyłek. Zobaczymy, czy coś z tym da radę. I zobaczmy jeszcze doświadczenie naszych załogantów. Tutaj możemy po prostu wykupić jakąś kolejną umiejętność. Obniżony koszt gotowości, zmniejsza koszt o 1 punkt gotowości. A tutaj co mamy? Odświeża czas trwania wszystkich pozytywnych efektów. Wymusza oparcie się na następnym negatywnym efektowi. To chyba sobie damy spokój. Chociaż możemy wziąć zamiast tego. Przetestujemy, co to jest. Teraz tak, Martin. Marty też masz już wszystko w sumie wzięte. Możesz wziąć to przebicie. Świadoma ofensywa. Franek. Franek to i tak może dużo jeszcze do wykupienia. Kazimierz. Ogólnie ta umiejętność jest słaba, to jej nie będziemy brać. Co tutaj masz? Oślepienie. Zwiększona celność, mieciarz albo niesforny chłop. Podoba mi się nazwa, niesforny chłop. Losowo zwiększa efekt działania umiejętności, zwiększa koszt wszystkich umiejętności o 1 punkt gotowości. Uzyska efekt niesforny chłop. Dobrze, użyjemy tego, bo te mi się raczej średnio podobały umiejętności. I zobaczymy tak. Będzie on te umiejętności droższe nieco. Coś tu jeszcze można rozwinąć? Nie, no bo tymi nie graliśmy trzema zbytnio. Więc wypady zrobione, no to próbujemy zobaczyć misję nową. I tak, tutaj dadzą sobie Mokotowie radę. Tu mora, no tutaj Śródmieście pewnie padnie. Albo Żoliborz. Spróbujemy ten Żoliborz zrobić w takim razie. Jest większa szansa, że nie padnie tamto. Weźmiemy oczywiście to i to. Odejmiemy sobie tej amunicji, bo nie potrzebujemy takiego zapasu jej. Odejmiemy jeszcze tu. O, i odejmiemy sobie... O, i tak, Jadwiga. Dobra, idziesz tutaj. Franek tutaj. Nie, Ernest nie, Kazimierz idziesz tutaj. I jeszcze Martin idziesz tutaj. I możemy ruszać na wyprawę. I zaczniemy najpierw od leczenia naszych towarzyszy. I w sumie Martin będzie. Odzyskaj skrzynki zapasów. Proszę bardzo, już pierwsza skrzynka zapasów. Zobaczmy tutaj, czy coś nie było. No jednak było. Musimy cztery takie skrzynki odnaleźć. W sumie trzy. Dobra, mamy kolejną skrzyneczkę. I tutaj są jeszcze przeciwnicy pewnie. Jest pierwszy przeciwnik. Zobaczmy w takim razie to kuracja prewencyjna. Nie martw się szkopami, rób swoje. No dobra. Czyli dostaliśmy. Wymusza oparcie na następnym negatywnym efektowi. Super. A my zaczynamy tutaj skoszenie. Wow! To wygląda. Bardzo fajnie. Dacie radę, będzie dobrze. I on już nie będzie mógł nic, bo wszystko już kosztuje 2, ale to na samej turze zrobimy. A my załatwimy następnych dwóch. Świetnie. Trzymajcie się, dacie radę. Zobaczmy, żądełko użyjemy, żeby ich poprzesuwać. I jeszcze tego przesuniemy.
Kazimierz podleczony i Kazimierz, zaraz zobaczymy, co następnego zrobisz. Zróbmy na tego roztrzaskanie może. Proszę bardzo. Dobra, Jadwiga się pewnie podleczy. A Martin załatwi tamtych. I jeszcze jeden strzał. I załatwieni. I ruszamy. Następny. Dobra, tutaj mamy tych ziomeczków. Teraz spróbujemy tak jak ostatnio skoszenie. Jezu, jak on teraz kosi. To jest niby losowo zwiększa efekt działania umiejętności. No i w sumie mi się to podoba. Robimy w takim razie... O, ten ma teraz zblokowane, bo przygwożdżenie. No to następnych zaraz utłuczemy. Nie, strzelimy w tych. O, no i się opłacało. Spokojnie, ona zaraz tu uleczy. W sumie zobaczmy tą prewencyjną. A jak ten podejdzie i z ognia zacznie strzelać. Ale jeszcze nie zaczął. No i teraz dwa zobaczmy. Wow, kryt 100. Pierwszy raz widziałem, żeby udało mi się w tej grze wykonać kryt, który miał 100 obrażeń. Wow. Teraz Kazik stał się niesfornym chłopem. Ruszamy dalej na nich. Dobra, widzę, że tu trzeba jednego przestawić. I będzie można się nimi zająć. O, Martin został zblokowany. To robimy skoszenie. Dobrze, leżą. Jeszcze zostało chwilę. No tak. Spróbujmy w takim razie. No jak miło, kolejny leży. Ten kolejnego wzmacnia. A może... Nie, to już nie masz akcji. Nie martw się szkopami, rób swoje. Dobra, tym dodamy. Jednak nie chroni przed takim czymś. Trudno. To w takim razie zrobimy skoszenie, załatwimy tych. Kolejny plus jakiś dostanie nasz. Załatwuj tych. Dobrze, to jeden kolejny leży. I rzucimy sobie wybuchową wiązkę. O. I ostał im się jeden. Więc zrobimy sobie żądełko. On się wykrwawi jeszcze. O, nie dostał krwawienia. Jestem ciekaw, ile on by zadał obrażeń z tej jeszcze jednej umiejętności, którą usunąłem. Ale dobra, zostawimy ją. On już po prostu dobije, tak. Możemy ruszać dalej. Przydałoby się wyrzucić może tak. O. I użyjemy tak. I zobaczmy, tak. No to już wiemy, co dalej jest. No to zbierzemy sobie tą paczuszkę. Dobra, to zadanie wykonane mamy. Zobaczmy tu. Wydaje się, że niedawno byli tu ludzie, ale... Odgłosy intensywnej wymiany ognia przeszywają powietrze, wskazując miejsce walki. Mniej niż tuzin mężczyzn i kobiet z powstańczymi dystynkcjami przybiera do nierównych ścian z piasku, płyty i drewna. W oddali z gęstej mgły wyłania się niewielka grupa nazistów, która powoli zbliża się do barykady. Jeśli nie pojawią się posiłki, bojownicy ruchu oporu stracą teren w kilka godzin. Dołącz do strzelaniny. Przygotuj hałaśliwe odwrócenie uwagi przed skoordynowanym kontratakiem. Rozpoznaj drogę wokół sił wroga, by je dyskretnie okrążyć. 80%, a tu wiedza.
70. No dobra, Franek, próbujesz. Wraz z wyznaczoną osobą z drużyny jako przewodnikiem, krok po kroku omijacie pole bitwy przez na wpół zawalone kamienice. Bezpiecznie docieracie do wielu strategicznych punktów na tyłach jednostki wroga. Kiedy nadchodzi czas, twoje uderzenie spada na wielu żołnierzy nieprzyjaciela. Pechowcy, którzy zostają wzięci w dwa ognie, nie są w stanie nijak dołączyć do walki. Barykada jest twoja. Super. Teraz możemy ruszyć na tych. Więc oczywiście zaczynamy. I tu już dwóch załatwionych, znaczy dwóch, worek i snajper. A my zajmiemy się tymi. Dobrze. W sumie Jadwiga. Ty możesz dwóch, nie możesz, bo wyrzuciłem jej tu umiejętność. Trudno, zrobimy sobie tak strzał tutaj. Wyczyścił go. To przesuniemy go również w bok. I pięknie ułożenie w trójeczka. A my użyjemy sobie takiego strzału. Pięknie. Tylko wzywa pomocy. Już za późno na pomoc. Zobaczmy, jakie fanty miał. I tak, tego jeszcze można zaatakować. O nie, tylko nie on. Kaziu, zrób teraz dwa. Ślicznie. To już przynajmniej tyle z głowy. Trzeba tego rozwalić. Bardzo dobrze, że dołożył na rzecz, która i tak nie będzie mogła oddać strzału. To my jeszcze sobie strzelimy w niego. Niech będzie miał krwawionko. Tu jeszcze strzał. O! To już będzie leżał. Wykrwawi się chłopak. Dobra, co mogliśmy, to zebraliśmy. Tu jeszcze jest coś. I oczywiście robimy skoszonko. Tyle to mi nic nie zrobi. W tej turze jeszcze jest luzik. Dobrze, następni leżą. O, tyle to nic nie szkodzi, tak nie będziemy mogli im strzelić, a tych załatwimy. Młody zrobił osobliwą przesyłkę. Dostali po krwawieniu. No jeden chociaż dostał. W takim wypadku... Zobaczmy... O, i ten leży. Dobra, podleczeni to zostało już nam tylko... I załatwione. I to ruszamy. Teraz tego mamy na wprost. Jeszcze dwóch przeciwników zostało. Zobaczmy. Tutaj raczej nic to nie da. Dobra, ten dostał troszkę mocniej. A my zajmiemy się tym. Się zamienili miejscami. Zróbmy tu rządełko, niech on się przesunie tutaj do... O, właśnie. I jeszcze lepiej. Sami się podkładają pod strzały.
No i nie trafił. Ten się obudzi, żeby się schować. My spróbujemy tych załatwić. Bardzo miło, że wrócił do linii. I udało się trzech załatwić. Dobra, możemy ruszać. Jeszcze jeden przeciwnik został. I jedziemy z koksem. O, proszę bardzo, dużo ich nie zostało. Dobra, młody. Bardzo ładnie. W takim razie też zrobimy. I teraz zrobimy sobie strzał tutaj. Akurat dwóch padło i dwa orzełki też. I zrobimy sobie skoszonie. No i świetnie leżą. A, patrz, jeden z jeszcze przeżył. Dobra, w takim razie zrobimy sobie jeszcze strzał. I leżą. Możemy zebrać jeszcze kolejne fanty, jeśli coś mam jeszcze miejsc. Dobra, nie szukamy już tej jednej skrzyneczki, kończymy. Ciekaw jestem, czy przetrwało to. Tam miało jednego... Wow! Czyli nasze próby uratowania tego spełzły na niczym, bo i tak spadło bardzo mocno. Stało nam 28... O! Dzisiejszy zrzut zaopatrzenia okazał się wyjątkowo obfity. Zwykłe zasobniki lądują na terytorium wroga. Ze względu na wiatr i ograniczenie możliwości przechwycenia, ale ten dostałem wykonał niemal bez zarzutu, dlatego ten dzień wyróżnia się przyzwoitym poziomem dostaw dla powstania. Świetnie, mi zostały tylko aż dwie dzielnice, bo reszta mimo moich szczerych chęci padła. 59 dzień powstania, 28 wrzesień, się zapowiada magiczny. Dobrze, i kończymy na dzisiaj. Zobaczymy, co będzie w następnym odcinku naszym. Do zobaczyska. Siemano, hej!